dobry, miło mi powitać Państwa. Nazywam się Agata Filip, jestem prezesem Centrum Edukacji, Doradztwa i Rozwoju, w ramach którego działa ENZOS, Centrum Higieny Psychicznej. I właśnie mamy okazję oficjalnie otworzyć oddział dzienny psychiatryczny. Jest to oddział, który nigdy nie miał miejsca w tym powiecie, w tym mieście. Jest to nowa procedura medyczna, z której mogą korzystać pacjenci, która jest naprawdę bardzo potrzebna w tym regionie i o którą żeśmy zabiegali wiele lat. Właściwie największym problemem jest pozyskanie odpowiedniej kadry specjalistów, którzy pracują w naszym zespole, ale udało nam się pozyskać ludzi, stworzyć zespół terapeutyczny, który składa się z psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek o specjalności psychiatrycznej i to jest też ważne. W momencie, kiedy udało nam się pozyskać personel, staraliśmy się o kontrakt z Narodowym Funduszem i udało nam się uzyskać taki kontrakt. W związku z tym świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym są rozliczane w ramach Narodowego Funduszu. Dla pacjenta za darmo. Tak, oczywiście to jest też ważne, ponieważ jak w ogóle w psychiatrii mogą korzystać z tych świadczeń pacjenci nawet nieubezpieczeni i to jest też bardzo istotne. Bo wiele osób jest nieubezpieczonych i po prostu nigdzie nie korzysta, ponieważ wyobrażają sobie, że nie mogą skorzystać z różnych świadczeń. W ramach oddziału dziennego psychiatrycznego jest prowadzona psychoterapia indywidualna, grupowa. Oczywiście jest świadczenie lekarskie, czyli diagnostyka lekarska, psychologiczna. Prowadzone są też warsztaty terapii zajęciowej w zależności od zapotrzebowania i rodzaju pacjentów, ale też psychoterapia grupowa, która jest jak gdyby kierowana dla osób w zależności od schorzenia, z jakim się zgłaszają i od zapotrzebowania pacjentów, skierowana przede wszystkim na rozwój osobisty pacjentów, na poznawanie siebie, na uczenie umiejętności społecznych, wzmacnianie, rozpoznawanie własnych zasobów, co jest bardzo istotne przy schorzeniach, z którymi pacjenci do nas trafiają. Czyli oferta jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi w fazie wyrównanej, czyli to nie jest ostra faza, która potrzebuje leczenia hospitalizacji, a jest niewątpliwie bardzo ważna, bo w sytuacjach, kiedy pojawiają się stany depresyjne, jeżeli w pewnym momencie nie zostaną, nie są jak gdyby leczone odpowiednio, ten stan się pogłębia, dochodzi do ciężkich stanów, które są bardzo niebezpieczne, z których bardzo długi okres czasu pacjent wychodzi, jeżeli mu uda się z tego wyjść. Oprócz zaburzeń depresyjnych, zaburzenia lękowe, wszelkiego rodzaju zaburzenia osobowości, nerwice, tego typu leczenia, tego typu schorzenia są u nas leczone. Przede wszystkim jak to wygląda w ogóle od strony pacjenta. Właściwie pacjent, który jest do nas skierowany, powinien być skierowany przez lekarza. Może to być lekarz pierwszego kontaktu, może być to lekarz psychiatra, ale wymagane jest skierowanie według NFZ-u, skierowanie tak zwane psychiatryczne. I tutaj też bardzo ważną rzeczą jest i należy to podkreślić i odczarować trochę to leczenie psychiatryczne, ponieważ gro ludzi po prostu krępuje się, wstydzi się leczyć w takich placówkach, ponieważ czują się napiętnowani. Natomiast wszystkie zaburzenia lękowe, wszystkie zaburzenia emocjonalne, które pojawiają się, zwłaszcza teraz w tych sytuacjach okresu pandemii, gdzie jest strasznie dużo zaburzeń lękowych, ludzie się wycofują, zostają w domu, boją się wyjść na ulicę, to jest bardzo istotne. W związku z tym zachęcamy bardzo tutaj do korzystania z takiej oferty. Jest miejsce, mamy personel i bardzo zachęcamy też lekarzy do tego, aby motywowali pacjentów do udziału w takiej terapii. Często bywa tak, że właśnie lekarze, no łatwiej jest, bym powiedziała, no nie wiem, dać tabletkę, ale pacjent zostaje sam. Więc owszem, trzeba farmakoterapię stosować i tu nie ma wątpliwości, zresztą u nas też są lekarze,
ale jeżeli jest możliwy rozwój dalszy, taki społeczny, no to no trzeba z tego skorzystać po prostu, żeby wracać do społeczeństwa, do pracy, do motywacji, do zajmowania się własną osobą. Kościuszki 6, w jakich godzinach, w jakich dniach mogą się zgłaszać potrzebujący pomocy? Oddział dzienny działa w godzinach od godziny 7 do godziny 14. Natomiast sam NZOS ma w ramach swojej struktury też zespół leczenia środowiskowego. W związku z tym, jeżeli ktoś dzwoni w godzinach popołudniowych, też może uzyskać informacje na ten temat. Bo chcę też powiedzieć, że w ramach NZOS-u mamy też oddział dzienny leczenia uzależnień. No i środowiskowy zespół leczenia środowiskowego, psychiatrycznego, co jest też nowością w Kamiennej Górze i też powstał właśnie u nas. Są wizyty wyjazdowe do pacjentów. Jednak jest to bardzo mały, niewielki kontrakt, ale jednak też takie usługi tutaj świadczy. Państwa na takim oficjalnym otwarciu dziennego oddziału psychiatrycznego, który powstał po raz pierwszy w ogóle w Kamiennej Górze i po raz pierwszy w powiecie kamiennogórskim. Jest to taka nowa oferta dotycząca leczenia zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego. Jest to taka, można by powiedzieć, nowość. I cieszę się bardzo, że w naszej Kamiennej Górze powstało coś takiego. Miło mi powitać burmistrza Kamiennej Góry, pana Kodasewicza. Dzień dobry. Serdecznie witam panią starostę Kamiennej Góry, panią Małgorzatę Krzyszkowską. Witam dyrektora Czarnego Wolu Zakładu Leśnictwa Oddechowego. Witam przewodniczącą Rady Miasta Kamiennej Góry razem z zastępcą, tak? Panem Jerzym. Witam też panią kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia. Witam panią dyrektor MOPS-u Kamiennej Górze. Witam panią kierownik GOPS-u Kamiennej Górze. Panią jest jeszcze w pracy i pracuje, bo przyjmuje pacjentów, właśnie doktor. I tam dziewczyny są potrzebne. I chcę przekazać głos pani dyrektor Kamili Mędrkiewicz, która pełni właśnie rolę dyrektora NZOS-u. Dzień dobry, witam państwa. To jeszcze tylko chciałam przedstawić jednego z naszych lekarzy, pana Zbigniewa Piechockiego, psychiatra. W nawiązaniu do tego, co powiedziała pani prezes, chcę powiedzieć, że udało nam się uzyskać kontrakt z NFZ-em. Starania te trwały od zeszłego roku, właściwie od stycznia. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc panu staroście, pani wicestaroście, a także panu burmistrzowi, bo to nie było proste i łatwe i myślę, że gdyby nie państwa poparcie, to chyba nie stalibyśmy dzisiaj tutaj. Chcę jeszcze raz podkreślić, że jesteśmy jedynym oddziałem w powiecie kamiennogórskim i pozostałe oddziały to Wałbrzych, to Legnica, to Jelenia Góra, to Lubin, czyli odległości takie od 30 do 100 km, dość daleko na to, żeby dojeżdżać codziennie na tych kilka godzin zajęć, więc jest to, myślę, nasz ogromny sukces tutaj kamiennogórski, że mamy taki oddział. Chcemy pracować z pacjentami z chorobami psychicznymi, chcemy pracować z pacjentami z różnego rodzaju zaburzeniami. Będziemy leczyć zaburzenia psychotyczne, takie jak schizofrenia, zaburzenia nastroju, depresja, zaburzenia afektywne, dwubiegunowe, jak również pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, z problemami adaptacyjnymi, z zaburzeniami osobowości. I będą również u nas leczeni pacjenci z zaburzeniami funkcji poznawczych o różnej etiologii. To, co jest dla nas ważne, to to, żeby pacjenci, którzy będą tutaj, żeby poprawiać ich funkcjonowanie, ich samopoczucie, żeby redukować ich objawy, żeby pracować również nad tym, aby zapobiegać nawrotom choroby, żeby poprawiać ich funkcjonowanie społeczne. Chcemy również podnosić ich samodzielność, zaradność życiową, poprawiać samoocenę. Chcemy zapewnić wsparcie, aktywizację i pomoc w podjęciu aktywności zawodowej i społecznej. Ta nasza praca będzie obejmowała
oddziaływania psychologiczne. Chcemy pracować tak z pacjentami, aby dostosować tą naszą pracę do ich aktualnego stanu zdrowia, do ich możliwości. Będziemy pracować na zasadach społeczności terapeutycznej w małej grupie. Długość leczenia według kontraktu z NFZ-em jest przewidziana do 3 miesięcy, ale chcemy być elastyczni. Chcemy pracować w taki sposób, żeby każdy pacjent w zależności od swoich możliwości, od tempa pracy znalazł tutaj miejsce. To, co jest dla nas ważne, to to, żeby pacjenci czuli się bezpiecznie. Żeby zachować w tajemnicy wszystkie informacje, jakie siłą rzeczy będą tutaj w trakcie pobytu na oddziale poruszane. I to są takie główne założenia naszego oddziału. Mamy podzieloną terapię w taki sposób, że będą zebrania społeczności terapeutycznej. Będzie terapia zajęciowa oraz będą zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez psychologów, psychoterapeutów. W ramach terapii zajęciowej będziemy mieć takie warsztaty plastyczno-manualne. Właściwie już je mamy, bo ten oddział działa. I pacjenci pracują. Będziemy mogli pokazać część z tych prac, które już są wykonane. Zajmujemy się tam na tych zajęciach malarstwem akrylowym, rzeźbieniem w drewnie, bibułkarstwem, dekupażem. Ponadto również mamy zajęcia dotyczące muzykoterapii, biblioterapii. A od wiosny 2020 roku chcemy zrobić zajęcia z hortiterapii i pewnie też będziemy władze miasta tutaj trochę prosić o wsparcie. Kawałek ziemi. Kawałek ziemi, tak. Do zagospodarowania tej W programie mamy również przewidziane dużo treningów. Trening umiejętności interpersonalnych, dotyczący komunikacji, asertywności, ekspresji emocji, poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, radzenia ze złością. Treningi funkcji poznawczych, treningi relaksacyjne oraz umiejętności zarządzania czasem, warsztaty psychorysunku, psychoedukację oraz zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia. Psychoterapeuci u nas na oddziale będą pracować w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz humanistyczno-doświadczeniowym. Zajęcia są przewidziane w taki sposób, że pacjenci mają możliwość być tutaj na oddziale od 7 do 15, od 9 do godziny 14 są zajęcia psychoterapeutyczne. Poza tymi godzinami odbywają się zajęcia indywidualne, spotkania indywidualne z terapeutami, z psychologami. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, może chciałby zabrać głos, to bardzo zapraszam. Oto nasza koleżanka jeszcze dotarła. Zapraszamy. Przedstawiamy naszą psycholog, panią Marię Kasprzak. Proszę bardzo. Pani prezes, pani dyrektor, szanowni państwo, dziękuję za zaproszenie i z dużą przyjemnością witam nową placówkę w Kamiennej Górze, bo chociaż spółka działa już od dłuższego czasu w Kamiennej Górze, to mamy dzisiaj do czynienia z otwarciem zupełnie nowej placówki, na pewno potrzebnej, na pewno takiej, która pomaga, czy pomoże mieszkańcom. I ja, jak mówię, z dużą przyjemnością witam tę inicjatywę i gratuluję szczęśliwego finału, gdy chodzi o pozyskanie kontraktu, prawda? Bo to nie było łatwe. Spodziewam się, że Państwo swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami pomożecie dużej grupie mieszkańców, bo wiemy, jak duże są potrzeby w tym zakresie, ale życzyłbym, żeby tych pacjentów było jak najmniej, prawda? Ale skoro się już pojawiają i mają dostęp do takiej usługi tutaj, to oczywiście jest to dobry krok we właściwą stronę, a to jest krok, który pomaga zabezpieczyć mieszkańców w zakresie
ochrony zdrowia w zakresie tych potrzeb, które są najważniejsze. Ja bym się bardzo cieszył, gdybyśmy dzisiaj jeszcze mogli powiedzieć, że mamy objętych opieką psychologiczną, psychiatryczną młodzież. Przede wszystkim młodzież szkolną. I tutaj mamy jeszcze dużo do zrobienia, bo z tego, co ja się orientuję, nie mamy w Kamiennej Górze psychiatry dziecięcego. Więc dzisiaj my jako miasto mamy do wykorzystania 1 000 000 zł, które dostaliśmy w ramach kampanii Szczepimy się. I ja kiedyś deklarowałem, że ten 1 000 000 zł chętnie bym przeznaczył na oddział, na szpital, przepraszam, powiatowy, konkretnie na zakup sprzętu w szpitalu. Ale gdybym wiedział, że jest psychiatra dziecięcy, to chętnie część tej kwoty, co najmniej sporą część, przeznaczyłbym na ten właśnie cel. Ponieważ dzisiaj jest to chyba wyzwanie największe i z tym powinniśmy się zmierzyć my jako dorośli, jako osoby odpowiadające za stan psychiczny, za dobrostan naszych najmłodszych. Ale żeby nie przedłużać, jeszcze raz serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Aby. Dużo zdrowia. Dziękuję pięknie. Dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym tylko tak może na... chciałabym... Jest. Wystarczy. Dziękuję bardzo. W nawiązaniu do tego, co powiedział pan burmistrz, oczywiście to jest prawda, że bardzo jest potrzebna pomoc psychologiczna, psychiatryczna też dla dzieci i młodzieży w powiecie kamiennogórskim. Wiemy o tym od dawna. Tu są podejmowane były działania tu ze strony Czarnego Bogu, ale też i z naszej strony pojawiła się jakaś taka zajawka. Problem polega na tym, że tak naprawdę nie ma specjalisty. I jeżeli byłby specjalista, lekarz, psychiatra dziecięcy w tym kontekście, to Narodowy Fundusz od ręki płaci, więc jak gdyby można te pieniążki na coś innego wykorzystać i to byłoby. Natomiast największy problem jest pozyskaniem personelu. Ale jest też coś takiego jak terapia środowiskowa i w tym kierunku idziemy. Być może uda nam się pozyskać, jednak to wszystko wymaga ludzi, którzy mają odpowiednie kwalifikacje. Ja chciałabym zaprosić może panią starostę. Wziąłem tą maseczkę, bo tak, widownie. Ja też, pani kierownik, bardzo, bardzo serdecznie gratuluję, że udało się otworzyć pani tą poradnię, że tak powiem, bo ona jest bardzo nam potrzebna. Myślę, że będzie służyła mieszkańcom całego naszego powiatu. Dzięki mediom dzisiaj obecnym myślę, że wiele osób się dowie, ponieważ wszyscy wiemy, że to jest taka cicha choroba, o której wbrew pozorom wydaje się, że nic nam nie jest albo nic się nie dzieje. Dlatego kibicowaliśmy pani tutaj od samego początku. Wydawało się w pewnym momencie, że to może nie być, ale udało się i tego pani bardzo serdecznie gratuluję. Ja chciałabym powiedzieć, że ta działalność, którą pani tutaj poprowadzi, od wielu lat one są zbliżone do siebie, też wymaga takiego trochę spokoju, żeby pani się udało, żeby lokal, w którym państwo tutaj użytkujecie z miasta, żeby był tutaj podpisana może umowa na wiele, wiele lat, bo to też dla państwa jest lekkim utrudnieniem, ponieważ można funkcjonować, jak umowy są troszeczkę dłuższe, to tak przy okazji, panie burmistrzu, moja też taka prośba, żeby tutaj takich nie mieli dodatkowych troszeczkę stresów, że ten lokal no jest, a może go za rok, dwa nie być, ale myślę, że tak się nie stanie. I myślę, że będziemy pani wszyscy kibicować i myślę, w miarę możliwości będziemy też pomagać. A najważniejsze, żebyśmy nie utrudniali. No tak, czasami tak. Tak się zdarza. A chciałam też powiedzieć, że jeżeli będzie pani miała terapeutów, a wszyscy wiemy, że takich specjalistów, to jak pan doktor jest, to no jest niewielu. Wszyscy mamy problemy, bo nie tylko ten ośrodek potrzebuje. Tak. My też mamy problem wszyscy w szkołach, pan burmistrz też wie, jak to jest. Niestety nie ma specjalistów, ale można ich w jakiś sposób może zachęcić i tego pani życzę. Ale też mówię, terapeutów może tutaj uda się pozyskać. Może. Jak będzie fajny ośrodek, mówię, myślę, zapełniony ludźmi, czego no też
Nie można tak życzyć, ale jest to potrzebne. Państwo, jest potrzebne i na pewno jest taka potrzeba i tak jest. I ja mówię, nie ma się czego też wstydzić, bo te choroby są, więc trzeba o nich mówić otwarcie i to jest najważniejsze. Żeby tutaj z różnymi swoimi problemami przychodzili. Państwo już sobie poradzą. Pani Agatko, gratuluję. Skromny kwiatuszek, jak na kwiatki się patrzy, to jest tak miło. Życzę wszystkiego dobrego dla całego zespołu pani i jeszcze raz gratuluję, że się udało. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Ja też bardzo dziękuję za ten list intencyjny z powiatu, który poszedł do NZ-u. To na pewno też przyczyniło się do takiego w ogóle poruszenia w NFZ-cie całej tej procedury, jeżeli chodzi o konkurs, no bo tu jest z tym, zresztą Państwo wiecie, że no nie jest łatwo. Ja tak jeszcze odnośnie wypowiedzi pani starosty chcę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli Państwo sobie przypomniecie, był taki okres w Kamiennej Górze, że nie było żadnego świadczenia na NFZ. Zaczęło się od tego, że powstała poradnia. Zaczęło się od tego, że zaczęli się szkolić ludzie. Zaczęło się od tego, że się poszkoliło trochę ludzi. Powstało następne. To wszystko wymaga czasu, ale jeżeli jest, że tak powiem, podłoże ku temu, żeby się rozwijać, to ludzie chcą się rozwijać i szkolić też się chcą, bo to wszystko kosztuje, oprócz czasu, dużych pieniędzy. Są drogie szkolenia. Ale myślę, że idziemy do przodu, także fajna. Weźmiemy tam w środek. A w środek. Oczywiście, bo nie wiedzielibyśmy, ile wystawić. Też bardzo gratulujemy wytrwałości. Tutaj wiele zostało powiedziane. Pani starosta zwróciła uwagę na problemy lokalowe, także bierzemy sobie to do serca, jeżeli chodzi o prośbę i tutaj też będziemy wspierać. Wytrwałość, jestem pełna podziwu wytrwałości i wiedzy racji wykonywanego zawodu, jak ważna jest ta placówka. Bardzo cieszyłabym się, jakbyście jeszcze Państwo objęli faktycznie młodzież, bo na dzień dzisiejszy to jest taka luka, która jest naprawdę bardzo ważna, żeby ją zapełnić, żeby ta młodzież miała również wsparcie specjalistów, zwłaszcza warsztaty i terapię. Tak. Także bardzo, bardzo gratuluję. Życzę wszystkiego dobrego dla pani i dla wszystkich tutaj Państwa. Dziękuję. Dziękuję w imieniu całego personelu. Dziękuję bardzo. Ja również dołączę się do tych życzeń i powiem jedną rzecz. Jeżeli człowiek bardzo chce, nie ma rzeczy niemożliwych. Trzeba tylko chcieć. Powstała przychodnia, która będzie służyła naszym mieszkańcom, mieszkańcom powiatu. Nie każda choroba jest widoczna. Nie do każdej choroby pacjent chce się przyznać. Są choroby wstydliwe i właśnie problemy psychiczne należą do tych chorób, ale teraz będzie tylko lepiej. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.